Alkohol wydaje się idealnym prezentem. Niemal każdy go pije, jest jego spory wybór w sklepach, a nawet jeśli kupimy komuś coś, co już ma, nie stanowi to większego problemu. Ale czy na pewno? Witam na czasie dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kierban, a dzisiaj spróbujemy podważyć to przekonanie, że alkohol to uniwersalny i bezpieczny prezent. Nie ma co ukrywać, że jest to jeden z najpopularniejszych upominków, szczególnie dla mężczyzn. I w związku z tym rzadko zastanawiamy się nad tym, czy faktycznie powinniśmy w danej sytuacji wręczać butelkę czegoś mocniejszego. Zastanówmy się nad tym. Zacznijmy od tego, czym jest dobry prezent. Powinien on być przemyślany i dopasowany do osoby, której chcemy go podarować. Zadaniem prezentu nie jest wzbogacenie osoby, która go otrzyma, ale pokazanie, że myślimy o niej i pamiętamy. Dlatego cena ma tutaj drugorzędne znaczenie. A najważniejsze jest to coś, co sprawia, że od razu widać, że zadaliśmy sobie trud, aby wybrać coś szczególnego. Dlatego jako prezenty nie darujemy rzeczy często używanych, które sami chętnie sobie i tak byśmy kupili. Nie będzie to zatem ani masło, ser czy jakaś szynka. I tak samo jest z alkoholem. Nie powinien być to upominek łatwo dostępny i wręcz pospolity. Więc jeśli kiedyś zdecydujemy się na to, żeby komuś kupić alkohol, powinniśmy wybrać coś szczególnego. Kiedy zaczniemy się zastanawiać nad okazją i osobą, której będziemy wręczać ten prezent, może się okazać, że alkohol to jest całkiem dobry pomysł. Są jednak sytuacje wręcz przeciwne. Pomówmy więc o tych dwóch przypadkach. Przede wszystkim alkohol będzie dobry dla smakosza. Ale uwaga! Jeśli decydujemy się na to, żeby wręczyć na przykład whisky jakiemuś smakoszowi whisky, będziemy musieli zadać sobie sporo trudu, żeby wybrać coś, co go zadowoli. Tutaj z pomocą na pewno przyjdą nam eksperci, a my powinniśmy przyłożyć się do tego, żeby to nie było byle co. W związku z tym również cena takiego zakupu będzie trochę wyższa. Innym pomysłem może być alkohol własnej domowej produkcji. Może to być na przykład piwo, wino, może jakaś nalewka, rzadziej pewnie coś mocniejszego. W takich sytuacjach też pamiętajmy o tym, że ten nasz alkohol nie musi być czymś wykwintnym i pożądanym, dlatego jako samodzielny prezent on może niekoniecznie dobrze działać. Jeśli wyprodukowaliśmy jakąś większą serię butelek, to taka butelka będzie na pewno ciekawym, spersonalizowanym dodatkiem do głównego prezentu. No chyba, że udało nam się wyprodukować kilkunastoletnią starkę. To myślę, że coś takiego jako niezależny prezent również zrobi wielkie wrażenie. Wino należy do alkoholi, które trzeba wypić w miarę szybko po otwarciu, dlatego nie będzie to zbyt zobowiązujący prezent. Nada się na pewno na odwiedziny u kogoś przy na przykład winie. Takie wino byłoby naszym wkładem w zorganizowanie tego spotkania. Z kolei też można by dodać butelkę wina do na przykład koperty z pieniędzmi, jeśli byliśmy proszeni o to, żeby właśnie pieniądze wręczać w prezencie. Swoją drogą, bez pytania, lepiej tego nie róbmy i zadajmy sobie trochę trudu, żeby nie wręczać koperty, a jednak coś bardziej spersonalizowanego. Piwo to jeszcze mniej zobowiązujący upominek i często on należy do kategorii takich pospolitych, dlatego jeśli byśmy chcieli wręczyć piwo na przykład piwoszowi, powinniśmy szukać czegoś wyjątkowego. Może to być coś przywiezionego z daleka albo naprawdę najwyższej jakości. Z kolei odnośnie wódki mam mieszane uczucia. Uważam, że w kontekście kultury picia wódki w naszym kraju nie kojarzy się ona najlepiej i unikałbym jej jako prezent w ogóle. Ale ciekaw jestem Waszego zdania. Napiszcie w komentarzach, czy uważacie, że wódka w ogóle nadaje się na jakieś okazje. Przejdźmy zatem do sytuacji, w których alkohol jest wykluczony jako pomysł na prezent. Ponieważ z alkoholem wiąże się wiele problemów, na przykład alkoholizm, choroby typu marskość wątroby, czy jakieś konflikty rodzinne. Kiedybyśmy nierozważnie wręczyli prezent w takiej sytuacji, moglibyśmy się narazić zarówno osobie, której to wręczamy, jak i jej bliskim. Możemy bowiem przez przypadek utrudniać komuś odwyk, możemy pogłębiać czyjś nauk, możemy wchodzić w paradę rodzinie, która próbuje nakłonić daną osobę do rezygnacji z picia. Moglibyśmy też uderzyć w jakąś czułą strunę i przywołać jakieś negatywne wspomnienia z przeszłości. To, że ktoś lubi pić, wcale nie znaczy, że zakup butelki alkoholu dla takiej osoby to jest doskonały pomysł. Powinniśmy więc
Przede wszystkim doskonale wybadać to, komu wręczamy taki prezent. I dlatego jest on wykluczony dla osób, o których nic nie wiemy. I również jest on wykluczony dla osób, o których wiemy, że w ich przypadku lub w przypadku ich najbliższego otoczenia takie problemy alkoholowe występowały. Tutaj potrzebne jest jednak wyczucie. Oczywiście alkoholu nie będziemy też wręczać kobietom w ciąży, ani niepełnoletnim. Jak również, jeśli jesteście niepełnoletni, nie bierzcie się za wręczanie alkoholu jako prezent, bo to wygląda śmiesznie. Możecie się teraz zastanawiać, jak wybrać konkretny alkohol na prezent, czym się sugerować. Proponuję nie sugerować się konkretnymi markami czy pułapem cenowym, powyżej którego to już jest dobry pomysł na prezent, ponieważ w prezentach najbardziej chodzi o to, żebyśmy się postarali jakkolwiek, czy to wydając, nie wiem, więcej pieniędzy, czy starając się znaleźć coś wyjątkowego. Ja bym stawiał na to drugie. Ale zawsze powinniśmy jako punkt odniesienia uznać własny portfel, a nie cudzą sytuację majątkową. Nie powinniśmy też się sugerować opakowaniami, jakie stosują producenci, którzy starają się po prostu przykuć naszą uwagę. Dlatego alkohol w jakimś ładniejszym pudełku, czy ze szklankami, albo jakimikolwiek innymi gadżetami, to nie jest lepszy pomysł na prezent. Ponieważ jeśli komuś zależy na prezencie alkoholowym, to prędzej on doceni dobry smak tego alkoholu niż ładne opakowanie. Warto też zastanowić się nad tym, w jaki sposób samodzielnie zapakować ten prezent. Butelkę wina czy butelkę piwa powinniśmy wręczać po prostu, bez żadnych ozdób, bo jest to taki niezobowiązujący upominek. Z kolei jeśli mamy coś droższego i chcielibyśmy to jakoś ładniej ubrać, możemy wykorzystać jakąś prostą torbę na alkohol. Natomiast nie pakujemy prezentów alkoholowych w papier. Po prostu się tego nie robi. Ewentualnie możecie na szyjce butelki zawiązać kokardkę i to by wystarczyło. Osobiście uważam, że wręczanie komuś alkoholu powinno mieć miejsce w bardzo przemyślanych sytuacjach, inaczej sporadycznych, dobrze dopasowanych do odbiorcy. Pamiętajcie też, że jest wiele niezobowiązujących i w miarę uniwersalnych rodzajów upominków, jak na przykład czekoladki, książki, tutaj zwłaszcza albumy, czy płyty muzyczne. Dają one nam nawet większe pole do popisu i spersonalizowania takiego prezentu pod daną osobę. Jeśli byśmy natomiast chcieli pozostać przy tematyce alkoholowej, możemy poszukać jakichś ciekawych gadżetów, albo na przykład zestawu kieliszków. A na koniec jestem ciekaw Waszego zdania. Czy uważacie, że alkohol to jest dobry pomysł na prezent? Często takie dostajecie? Może sami wręczacie? Ja na tym kończę. A my widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!